Siemanko, chciałam się odnieść do mojego filmiku już z oficjalnym coming outem, do negatywnych komentarzy. I ogólnie jestem trochę chora i bez makijażu, dlatego tak wyglądam. Chciałam również podziękować za pozytywne komentarze, była ich cała masa i szczerze, aż nie spodziewałam się takiej miłości w komentarzach i było mi mega miło, jak to czytałam, więc dziękuję. A jeśli chodzi o negatywne, to dużo komentarzy pojawiło się w stylu: ja jestem hetero, czemu nikt mi nie gratuluje? No więc już odpowiadam. Zacznijmy od tego, że ja nie prosiłam nikogo, żeby mi gratulował, po prostu już miałam potrzebę tego powiedzenia tego w internecie. A to, że ludzie mi gratulowali, tylko świadczy o tym, że są dobrymi ludźmi, ponieważ szczerze czułam się jakaś taka otulona przez ten ekran. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że jestem lesbijką, nie dzielę ludzi na hetero czy homo, tak? Piątka moich przyjaciół jest hetero. A jak mnie spotkasz i jesteś gejem czy lesbijką, to nie patrzę się na ciebie gorzej ani lepiej, jesteś dla mnie takim samym człowiekiem. Od kilku lat już moi wszyscy znajomi wiedzą, moja rodzina też. No a to, czemu ludzie gratulują, to właśnie już chciałam powiedzieć. Po prostu niektórzy nie mają fajnej sytuacji i zdarzają się z brakiem akceptacji. Ja niestety byłam i jestem w takiej sytuacji. Ze strony rówieśników spotkałam się z homofobią może tam kilka razy, ale ze strony bliskich niestety ona nadal jest. Przez tą jedną rzecz, moje lata nastoletnie, mimo że tego nie było widać w internecie, były moim najgorszym koszmarem. Pojawiły się tam jakieś problemy, myśli. Słyszałam wielokrotnie, notorycznie, że jestem zboczeniem, że jestem patologią, że jestem obrzydliwa, że jestem ściekiem, że jestem chorobą, że mówię to, żeby komuś zrobić na złość albo dla atencji. I to wszystko przez tą jedną rzecz. Przez to, że nie otaczałam się ludźmi, którzy byli tacy jak ja, to jak zaczęłam to odkrywać w jeszcze młodszych latach, to się strasznie tego bałam, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i byłam jeszcze wtedy wierząca i poszłam się wyspowiadać do kościoła z tego. Byłam przerażona, po prostu nie wiedziałam, co się dzieje i nie chciałam, żeby tak było i wiele razy chciałam być hetero, bo to by rozwiązało większość moich problemów. Tak naprawdę przez tą jedną rzecz moja rodzina w pewnym momencie posypała się na kawałki i do tej pory wierzą oni, że jeszcze mi to przejdzie, a ja przez to, że nie poruszam tego tematu, to w jakiś sposób niestety daje im nadzieję. A w internecie tego nie mówiłam, mimo że już czułam potrzebę od jakiejś pory, no bo po prostu mi zakazano. I często jak na przykład miałam dziewczynę i widziałam potencjalną widzkę, jakąś dziewczynkę w wieku moich widzów, no to udawałam, że jesteśmy koleżankami, bo nie chciałam, żeby ktoś mnie przyłapał, że jakby wstawił jakieś zdjęcia czy filmik do internetu, bo wtedy moja rodzina by to zobaczyła i by się na mnie zdenerwowali. Bo też nie chcieli, żebym w miejscach publicznych pokazywała to. Więc jeszcze raz dziękuję za wszystkie miłe słowa, a hejterzy, mam nadzieję, że wam coś przetłumaczyłam troszeczkę. No a jeśli nie, no to trudno.